Poniedziałek przyniesie nam wytchnienie od upałów. Będzie trochę chłodniej, ale nadal bardzo ciepło. Temperatury maksymalne utrzymywać się będą w przedziale od 20 do 25 stopni. Ula Matysiak, kłaniam się nisko. Zapraszam Państwa na prognozę pogody. Po odsunięciu się na wschód płytkiej Zatoki Niżowej po morze od jutra obejmie słaby klin wyżu z południa. A w nadchodzącym tygodniu na wybrzeżu ścierać się będą na przemian wpływy układów wysokiego ciśnienia z południa Europy z dominacją niżów przechodzących nad Skandynawią. W nocy zachmurzenie małe, ewentualnie rozpogodzenia do nieba bezchmurnego, ale nad ranem miejscami pojawią się niskie mgły. Temperatura utrzyma się w przedziale od 16 do 19 stopni. Wiatr słaby, zmienny, a ciśnienie wynosi około 1013 hektopaskali i wolno rośnie. Jutro będzie dość pogodnie, przy małym i umiarkowanym zachmurzeniu, choć po południu lokalnie może słabo pokropić skłębiastych chmur. Temperatura maksymalna wynosić będzie od 25 stopni nad morzem do 29-30 w głębi lądu. Wiatr słaby do 20 km na godzinę, a ciśnienie będzie się nieznacznie wahać. Nocą na Bałtyku będziemy mieli wiatr południowy, południowo-zachodni, nie przekraczający 3 stopni w skali Beauforta. Stan morza wynosi 1 do 2 i bardzo podobnie będzie jutro. W ciągu dnia wiatr zacznie przechodzić w północny. To wszystko. Udanego niedzielnego wieczoru. Do zobaczenia.